Z nowej serii na moim kanale dowiesz się, że nie samą pracą żyje człowiek. A co to oznacza? Oznacza to, że pokażę Ci, w jaki sposób można spędzać wolny czas, będąc przedsiębiorcą, mając go naprawdę niewiele, a niekoniecznie gapiąc się w telewizor, niekoniecznie oglądając Netflix, niekoniecznie spożywając dramatycznie dużej ilości alkoholu i niekoniecznie smażąc się jak parówa na plaży. Zapraszam. Cześć, ja nazywam się Tomek Ciosek, a Ty trafiłeś na kanał dla przedsiębiorców. Na samym starcie proszę Cię o to, żebyś kliknął na dole łapkę do góry, dał suba, a my lecimy. Lecimy z nową serią programu dla przedsiębiorców, ale programu, który o biznesie nie będzie mówił wcale. Mówimy o tym, w jaki sposób można spędzać wolny czas w bardzo ciekawy sposób. Wiadomo, że przedsiębiorca żyje przede wszystkim pracą. Sporo z nas ma taką metkę przypiętą do swojej osoby, metkę pracoholika. No ale to nie do końca tak jest, bo niekiedy oprócz pracy przedsiębiorca ma również hobby. Że nie za bardzo wiadomo, co z tym wolnym czasem robić i w rezultacie kończymy gdzieś na kanapie, czytając gazetę albo oglądając telewizję, albo nawet gdy mamy chwilę wolnego czasu, to wyjeżdżamy w piękne i ciepłe miejsce, żeby chwilę się oderwać od otaczającej nas pracy. Odrywamy się często w sposób taki, że znowu leżymy na plaży albo leżymy no gdzie indziej. Natomiast zabawa polega na tym, żeby jednak trochę się ruszyć. I właśnie o tym będzie ta seria. Do współtworzenia tego kanału zapraszę ludzi, którzy mają ten wspólny element, że spędzają swój wolny czas w sposób aktywny i z mojego punktu widzenia ciekawy. Mam nadzieję, że zainspirują również Ciebie. Mam również nadzieję, że da mi się namówić do zaproszenia do tego programu pewien taki wariat, który w ogóle natchnął mnie całą tą zabawą związaną z dość aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Natomiast tego pewny nie jestem. O tym przekonam się już, mam nadzieję, niebawem. Tymczasem zaczniemy ode mnie. Wariata, o którym mówię, spotkałem parę lat temu na wycieczce do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wariat rzeczony zawiesił linkę na skalę, nazwał to wędką i w ten sposób po raz pierwszy w życiu zacząłem spinać się po skalę. Wlazłem. I w zasadzie niewiele się wtedy wydarzyło, bo wydarzenie to miało raptem 2 czy 3 dni, które spędziliśmy razem rodzinami. Natomiast niewiele wydarzyło się w kwestii wspinaczkowej później. Dopiero po jakimś czasie myśl zakiełkowała, aby to troszkę rozwinąć. A kiedy? Ano wtedy, gdy 2 lata bodajże później wybraliśmy się na wycieczkę do kanionów. Kanioning to taki ciekawy sport, do którego wymagane są góry, rzeka, pianka, kask, buty, mnóstwo liny i trochę wspinaczkowego szpeju. Okazuje się, że dzięki kanioningowi zdobywa się górę nie do góry, ale w dół, ponieważ cała zabawa polega na tym, aby przejść się korytem rzeki. No i nie dać się tej rzece w jakiś sposób poturbować, czyli idziesz jej korytem, zjeżdżasz po wodospadach, no i zasadniczo w ten sposób trzeba dostać się na dół. Fascynująca zabawa. Okazuje się, że w takich warunkach można bardzo mocno polubić niewygodę, ponieważ mimo wszystko taki zastrzyk adrenaliny, jaki wtedy dostajesz, jest niezastąpiony. I niewygoda, czyli zimno, mokro, głodno, w ogóle ci w tym wszystkim nie przeszkadza. Przy okazji dostajesz wielokrotną okazję do przełamania barier własnego strachu, do zaufania sprzętowi i partnerowi, z którym jesteś na drugim końcu liny. Fascynująca sytuacja, jak zjeżdżasz na tej linie, a leje ci się na głowę po prostu hektolitry wody ze spadającego wodospadu. A gdy dojdziesz już na dół, gdy zjedziesz na tej linie, gdy dotrzesz do końca, do tego miejsca w rzece, które jest twoim wyjściem do kempingu, fantastyczna sprawa, cieszysz się niesamowicie i z wielką radością ściągasz z siebie przylepioną od wielu godzin piankę. Radość jest o tyle większa, jeśli na przykład nie uda Ci się wrócić na noc do zaplanowanego obozu. Tak też mieliśmy jednego razu, bo planowanie planowaniem, natomiast trasę, którą zaplanowaliśmy na 8 godzin w przewodniku, było powiedziane, że powinna zająć 4 do 5. Okazuje się, że przy zespole, który mieliśmy ze sobą, zajęło nam 23 godziny, dzięki czemu upojną noc spędziliśmy w górach. Okazuje się, że noc w jaskini, którą spędzasz na zwiniętych linach, na kamulcach, które włażą Ci w każdą część ciała, w mokrej piance, bo przecież nie ma jak jej wysuszyć, przytulony z własnym dzieckiem, folią NRC owiniętym, to jest doświadczenie, którego może pozazdrościć Ci naprawdę niewiele osób. Poza tym doświadczenie to powoduje, że jesteś w stanie wyobrazić sobie, że w zasadzie, jeśli przeżyłeś coś takiego,
to niewiele więcej rzeczy może cię w życiu zaskoczyć. I to daje też trochę powera na to, żeby przez to życie iść z większym optymizmem, z większą radością, z większą pewnością siebie. No dobra, ale nim jesteśmy w tych kanionach i gdzie tu w tym wszystkim wspinaczka? Otóż, gdy wycieczka ta nasza trwała około tygodnia, okazało się, że przez część jej czasu było po prostu brzydko, padało. W takich warunkach iść w kaniony to nie jest najlepszy sposób, bo gdy pada, kaniony potrafią przybrać. I gdy pojawia się ich więcej wody, to oprócz tego, że jest niebezpiecznie, to robi się jeszcze bardzo niebezpiecznie, bo gdy woda przybiera szybko, można się w tym po prostu utopić. W związku z czym przenieśliśmy się nieco w inne miejsce, a mianowicie w góry. W górach tych okazało się, że kurczę, po co tam włazić tak po prostu z buta, skoro można spróbować wejść pionowo do góry. Tyle, że do tego pionowego wejścia trzeba mieć trochę więcej zabawek. No więc ubraliśmy się odpowiednie uprzęże, wląże i za pomocą via ferraty, którą wtedy poznałem po raz pierwszy, weszliśmy, ale tylko kawałek. Trzeba było zrobić tak zwany wycof i wejść jednak na górę klasycznie. Natomiast już wtedy zakiełkowało we mnie chęć spróbowania via ferraty w sposób klasyczny, czyli jednak nie naokoło. Ale o tym będzie chwilkę później. Dlaczego o ferratach będzie chwilę później? A to dlatego, że jednak nie od razu Kraków zbudowano. Pomysł ferratowy kiełkował we mnie pewnie przez 2 lata i gdy w końcu zdecydowałem się, że trzeba będzie na te ferraty pojechać, to jednak doszedłem do wniosku, że warto wcześniej trochę się do tego przygotować i technicznie, i fizycznie. A co jest najbliżej ferrat, czyli wspinaczki, dostępnej pod ręką? Ano ściana wspinaczkowa, sztuczna ściana wspinaczkowa, której w Warszawie jest przynajmniej kilka. W związku z czym zaczęliśmy wspinaczkę na sztucznej ścianie. I okazuje się, że to jest naprawdę w ogóle niezależnie fantastyczny rodzaj zabawy i spędzania wolnego czasu w weekendy. Na ferraty w naszym wypadku nie za bardzo można wybrać się co weekend, ponieważ one są daleko. Najbliższe są na granicy czesko-niemiecko-polskiej. Ja bardzo lubię ferraty w okolicy Wiednia. No to jest 700 km z groszami, niby niedużo, natomiast żeby jechać tam co weekend, jednak ciut za daleko. Sztuczne ściany w Warszawie to zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Fanu dają co niemiara, można poćwiczyć technikę, można poćwiczyć siłę, wytrwałość, wytrzymałość, cokolwiek sobie jeszcze życzysz, spotkać się ze znajomymi i naprawdę porządnie dać sobie wycisk i co ciekawe, przygotować się również technicznie do wyjazdu ferratowego. Przejdźmy zatem do pierwszego wyjazdu ferratowego. Via ferrata, bo o to mi w tej chwili chodzi, to taki rodzaj wspinaczki, w której zamiast wolnej liny, którą masz przyczepioną do siebie, a drugi jej koniec trzyma twój partner, używasz liny, którą wpakował tam organizator danej drogi, a lina ta jest stalowa. To jest taki rodzaj piorunochrona, tylko o trochę więcej średnicy, mniej więcej grubego palucha, do której wpinasz się specjalną uprzężą i lążą i dzięki temu masz permanentne zabezpieczenie przed upadnięciem. Tylko trzeba pamiętać, że to jest takie zabezpieczenie, które chroni cię bardziej przed utratą życia niż na przykład złamaniem nogi czy porządnym poobijaniu się o skałę. Via ferrata jest więc pewnego rodzaju pomostem pomiędzy trekkingiem a klasyczną wspinaczką na lince. Bo zawsze można przecież przyczepić się właśnie łapami tego kawałka druta, który wystaje się ze ściany i na siłę podejść kawałek wyżej. Tego typu technika oczywiście jest dość krótkotrwała, ponieważ jeśli mamy do wejścia kilkaset metrów albo ponad kilometr, to najprawdopodobniej nie jesteśmy w stanie tego zrobić tylko wciągając się na rękach. Trzeba wspomóc się innymi częściami ciała, na przykład nogami. Jak się zapewne zdążyłeś zorientować z tego, co teraz mówię, bardzo polubiłem ten rodzaj wycieczek. Jest on fantastyczny, jest zdecydowanie ciekawszy niż sam trekking, bo oczywiście człowiek się męczy, natomiast na dodatek męczy się w pionie. Ja w ogóle lubię taką wycieczkę w 3D, dlatego zwykłe łażenie po górach mi chyba nie do końca leży, choć już leży bardziej niż wiele lat temu. Natomiast jest pewien rodzaj łażenia po górach, który mi się podoba. I rodzaj ten okazał się być rodzajem chodzenia zimowego. I wtedy znowu coś dzieje się innego niż dzieje się latem. Bo mianowicie zakładasz na nóżki specjalne kolce zwane rakami. Do łapy bierzesz czekan, którym wbijasz się w ścianę. No i to chodzenie jest sporo fajniejsze niż takie zwykłe letnie łażenie po ścieżce. Idziesz po śniegu, zwykle trochę bardziej stromą drogą. Niekiedy trasy są w ogóle inne niż latem. I to oczywiście dopiero jest wstęp do zimowej wspinaczki lodowej, czyli takiej wspinaczki, której idziesz po lodospadzie, czyli zamarzniętym wodospadzie, pionowo do góry, no albo z lekkim nachyleniem. Trochę zależy od tego, jak taki wodospad sobie ze skały spada. Fantastyczna sprawa, tego jeszcze nie próbowałem, ale pewnie w przyszłym roku albo za 2 lata spróbuję, bo nie odpuszczę.
Żeby zamknąć temat wspinaczki, potrzebne mi są jeszcze dwie rzeczy. Jedna z nich to jest oczywiście wspinaczka klasyczna, którą gdzieś tam ledwo liznąłem w biurze i nie zamierzam odpuszczać. Natomiast druga rzecz, która jest bardziej przyziemna i bardziej dostępna, znowu pod ręką, to jest łażenie po drzewach. Bo wbrew pozorom wspinaczka daje się wykorzystać do zabawy z dzieciakami w ogrodzie, w otaczającym nas lesie, w parku. Po prostu bierzemy ze sobą linę, trochę szpeju i możemy się naprawdę wspinać na fenomenalne drzewa, na których nie ma innego dostępu niż tylko za pomocą liny. I okazuje się, że dzieciaki też mają z tego niesamowitą radochę, bo włażą na drzewa, na które w inny sposób nie dałyby rady wejść, bo po prostu nie ma gałęzi, na których mogłyby się zaczepić. I oprócz umiejętności włażenia na drzewa, dzieciaki, no i ja oczywiście też, bo trzeba było tego nauczyć się najpierw samemu, dostaliśmy takie umiejętności autoratownictwa, bo gdy wspinamy się gdzieś nawet na skalę i od tej skały odpadniemy i zaczniemy dyndać, no to co wtedy? Jeśli nasz partner nie ma wystarczająco dużo umiejętności, żeby nas wciągnąć do góry, jeśli nie jesteśmy w stanie dobujać się do ściany ani zjechać na dół, no bo nie bardzo mamy jak, to jedyną opcją, która nam zostaje, to jest wspiąć się po linie, na której wisimy do góry. Jako że lina wspinaczkowa ma średnicę około 10 mm, jest to dość słaby pomysł, aby próbować po niej wspinać się bezpośrednio. Do tego trzeba mieć trochę znajomości techniki. Technika nie jest skomplikowana, ale warto przećwiczyć to wcześniej, aby w razie sytuacji awaryjnej po prostu wykonać pewne przećwiczone ruchy, a nie odkrywać koło na nowo. No i okazuje się, że to jest na tyle proste, że ostatnio nawet 7-letnia Zuzka ogarnęła tę technikę. Nie mówiąc o Krzyśku, który ogarnął jej na bardzo podstawowych przyrządach. Mówiłem już o zimowej wycieczce z czekanami, z rakami. Teraz zima ma też to do siebie, że można nie tylko wchodzić, ale można schodzić. I to schodzenie jest zdecydowanie przyjemniejsze na nartach niż w butach. Dlatego też bardzo lubię i bardzo polecam jazdę na nartach, nawet taką zwykłą, niby przyziemną i bardzo podstawową na ubitych trasach narciarskich. Jest to fantastyczna sprawa, umożliwia osiąganie ogromnych prędkości, ogromnej frajdy, podziwiania przestrzeni i ruchów 3D, bo to w tym wszystkim jest najfajniejsze. Teraz, jeśli dobrze pojedziesz na nartach, to okazuje się, że wszystkie przechyły, przyspieszenia i zwalniania, po prostu przeciążenia, sprawiają, że czujesz się prawie tak jak latem na motocyklu, dokładnie tak. Motocykl ma to do siebie, że może być używany w bardzo różny sposób. Ja na przykład w jeździe na motocyklu uwielbiam przeciążenia. A o co chodzi? To nie chodzi o to, żeby odkręcić manetę na maksa i grzać autostradą 250 albo i 350 na godzinę. To jest naprawdę nudne. Co jest fajne, to przyspieszenia, hamowania i zakręty. Jeśli do tego dorzucisz piękne widoki, zapachy, których w samochodzie po prostu nie odczuwasz, brak jakichkolwiek przeszkadzajek, bo ja na przykład zawsze wyłączam telefon, nie mam żadnego interkomu, nie mam GPS-u, jedynie mapę, to dostajesz taki obraz pełnej wolności, którą bardzo trudno już jest osiągnąć w jakikolwiek inny sposób. Dlatego motocykle również gorąco polecam. Ale oczywiście motocykle w sposobie wyprawowym lub torowym, a nie takim zwykłym jeżdżeniu codziennym do pracy. Oczywiście codzienne jeżdżenie motocyklem do pracy też ma swoje plusy. Dojedziesz nim dużo szybciej niż samochodem, ponieważ nie stoisz w korkach. Natomiast nie ma to aż takiej frajdy. Co do motocykli. Daje mi to dużo frajdy i satysfakcji, natomiast ostatnio rzeczywiście inne aktywności zajmują mnie na tyle dużo, że na motocykle czasu nie ma. I taki jeden fazer, którego pewnie już widziałeś na jakichś filmach, które udostępniałem i na tym, który właśnie leci w tle, ten fazer jest do sprzedaży, więc jeśli miałbyś na niego ochotę, daj mi znać i zobaczymy, czy uda nam się dogadać. Chciałem Ci jeszcze na koniec opowiedzieć o jednej aktywności, którą bardzo lubię. Sporo osób z niej korzysta, wydaje mi się, że jest mocno niedoceniana. Chodzi mi mianowicie o kajaki. Kajaki to bardzo prosty i w sumie niedrogi sposób na podróżowanie po Polsce. Po prostu wynajmujesz sobie kajak, najlepiej z jakąś grupą znajomych, bierzecie kilka kajaków, umawiacie się z właścicielem tego ustrojstwa, żeby zawiózł Was w jakieś miejsce startowe, odebrał Was z miejsca końcowego, a Wy tę trasę robicie kajaczkiem. Polecam przygotować sobie trasę na kilka dni. To chodzi o to, żeby trzeba było ze sobą wziąć trochę jedzenia, śpiwory, namioty, pokazać z dzieciakom, jeśli oczywiście z dzieciakami jedziesz, w jaki sposób rozbija się biwaki, w jaki sposób rano się je zbija, jak należy zachowywać się w lesie, jak nie zostawia się po sobie syfu i w jaki sposób można miło spędzać wieczory w towarzystwie najbliższych przyjaciół. Kajaki są fantastyczne, gorąco polecam.
Ten koniec z kajakami był taki nie do końca prawdziwy, bo mam jeszcze dwie aktywności, o których chciałbym Ci dziś opowiedzieć. Jedna z nich to żeglarstwo. Żeglarstwo dokładnie tak samo jak narty, czy tak samo jak wspinaczka, daje Ci takie poczucie wolności. Jesteś w otoczeniu pewnej przestrzeni, jest jej sporo. Woda jeszcze na dodatek ma to do siebie, że nie jest nieruchoma. Ona w cały czas porusza się. Masz wrażenie, jakbyś obcował z żywą postacią. Mało tego, pływając na łodzi, oczywiście chodzi mi o takie wyjazdy wielodniowe. Czyli masz ze sobą swój dom. W tym domu masz swoich najbliższych. W tym domu masz swoje spanie. W tym domu masz swoje jedzenie. To w tym domu uczysz swoich najbliższych odpowiedzialności, ponieważ to oni razem z tobą mają pewne przydziały obowiązków. Ktoś musi przygotować jedzenie, ktoś musi potem posprzątać, ktoś jest odpowiedzialny za nocne wachty, żeby sprawdzać, czy statek nie rozbija się gdzieś o pobliskie skały. Uczymy się wiązać węzły, sterować łódką i tym, w jaki jest sposób ona zachowuje się w zależności od tego, jaką mamy wokół pogodę. Łódź to jest pełna niezależność od innych ludzi. Z łodzi dużo fajniej podróżuje się i zwiedza różne okolice. Na przykład w Chorwacji bardzo doceniam zwiedzanie przeróżnych miast właśnie ze strony wody. Od lądu jest zawsze zapchana, zapchane masz wszelkie parkingi, nie ma gdzie się dostać. Od wody po prostu podpływasz, zostawiasz stateczek, idziesz na spacer, wracasz, odpływasz. Wszystko super. Nikogo o nic nie musisz prosić. Masz też ogromną ilość dodatkowych atrakcji, choćby kąpiel na środku morza czy jeziora. Choćby spanie w przepięknych miejscach, w zatokach, do których nie masz dostępu z innej strony niż tylko od strony morza. Budzisz się z widokiem dokładnie takim, jakim sobie wymarzyłeś. To jest coś, czego nie zapomnisz. Na koniec zostawiłem aktywność naprawdę prostą i aktywność, do której gorąco zachęcam. Chodzi mi oczywiście o rowery. Rowery mają to do siebie, że masz je w zasadzie zawsze pod ręką. Każdego dnia możesz zrobić sobie krótką przejażdżkę po okolicy, złapać trochę ruchu, złapać trochę świeżego powietrza, zabrać ze sobą dzieciaki, pokazać okolice, zmęczyć się trochę. Fantastyczna sprawa. Gorąco polecam. Dobra, na dzisiaj koniec tych moich aktywności. Wydaje mi się, że już masz pewien pogląd na to, co tu się będzie działo, co ja robię i co może mógłbyś ty robić. Ciekawe, czym ty zajmujesz się na co dzień, od święta, w wolne dni. Daj znać w komentarzu, jakie aktywności mają dla ciebie największą wartość, co sprawia ci frajdę. I teraz uwaga, ja wiem, że każdy z nas ma mnóstwo wymówek. Nie mam na to czasu. I tu oczywiście czas trzeba znaleźć. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, to oczywiście zachęcam Cię do skorzystania z kursu planowania i produktywności, który w Pracowni Synergii wraz z Maćkiem Gnyszką i z Wojtkiem Sudą przygotowaliśmy. Link do tego kursu znajdziesz w opisie filmu, natomiast on jest dość łatwy do zapamiętania, bo to jest dzień po swojemu.pl. W ten sposób nazwaliśmy nasz kurs Przeżyj swój dzień po swojemu, właśnie między innymi po to, żeby znaleźć czas na wszelkie różne wariactwa i aktywności, które możesz robić w wolnym czasie, jeśli go z końcu, z tego swojego dnia i tygodnia wykroisz. Chcesz powiedzieć też, nie mam z kim się wybrać. To nie do końca tak jest. Na pewno ktoś z Twoich znajomych ma jakieś ciekawe zainteresowania albo kiedyś te zainteresowania praktykował. Jeśli nie, masz fora internetowe, masz media społecznościowe. Ja na przykład korzystam z Facebooka, tam jest taka fajna grupa, umawianie na wspinanie. Te grupy są otwarte, ludzie są otwarci, bardzo chętnie sobie pomagają. Myślę, że znajdziesz coś dla siebie w tym momencie. Ostatnia sprawa, no ja nie umiem. To się naucz, no kurczę, są różne kursy, możesz, jeśli chodzi o na przykład kursy wspinaczkowe, idziesz na ściankę wspinaczkową, mówisz, dzień dobry panie trenerze, nie umiem, chcę się nauczyć. Super, może masz kumpli, którzy to potrafią robić, to chętnie cię nauczą, żeby mieć z kim spędzać wolny czas. Do tego są jeszcze przeróżne książki i YouTube. YouTube jest ogromną kopalnią tego, jak można się różnych rzeczy nauczyć. No dobra, to już naprawdę podsumowując. Gorąco zachęcam Cię do aktywnego spędzania wolnego czasu i obiecuję, że będę tu zapraszał ludzi, którzy spędzają wolny czas w sposób niesamowicie ciekawy, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Daj znać, może Ty znasz kogoś, kogo warto tu zaprosić i pogadać z nim o tym, w jaki sposób on ten czas spędza. A kto wie, może to nawet Ty jesteś tą osobą. Napisz mi w komentarzu albo na privie, jeśli się wstydzisz. Rozważymy, czemu nie, bo ciekawi ludzie warci są naśladowania, a przynajmniej posłuchania i zainspirowania się ich postawą. Na koniec oczywiście zapraszam Cię i zachęcam i proszę do tego, żebyś dał mi suba pod tym filmem, bo kto wie, może dzięki temu pomyślę, że to, co robię, jest warte dalszej pracy i komuś to przynosi trochę frajdy i inspiracji. Zatem poproszę Cię o suba, no i oczywiście o kciuk w górę pod samym filmem. Tymczasem do zobaczenia przy kolejnym materiale. Pa!